Cześć, w tym odcinku dotyczącym obsługi sklepu internetowego na platformie PrestaShop pokażę Wam, w jaki sposób wykonać kopię zapasową danych Waszego sklepu oraz jak przywrócić dane z kopii zapasowej. Więc tak, to jest panel administracyjny PrestaShop. Tutaj macie takie coś jak zaawansowane zakładkę i tutaj macie takie coś jak backup bazy danych. Naciskacie to. I teraz tutaj macie takie coś. Przeczytałem ostrzeżenie, utwórz nową kopię zapasową. Naciskamy to. I teraz tworzona jest kopia zapasowa. Widzimy, że kopia została wykonana. Można oczywiście ten plik domyślnie jest przechowywany, zaraz Wam pokażę gdzie. Jak tutaj naciśniecie Download Backup File, on jest domyślnie przechowywany w Waszej lokalizacji PrestaShop, czyli w Waszej lokalizacji sklepu Waszego internetowego. Tutaj u mnie folder jest admin123598 i kopie zapasowe backups. I tutaj mam dwa pliki kopii zapasowej. I teraz tak, oczywiście ten plik mogę sobie zapisać gdzieś na zewnętrznym dysku twardym i przechowywać, nie wiem, gdzieś w szafie pancernej na przykład. Oczywiście. I teraz zamykam to. I teraz, żeby przywrócić, wyobraźmy sobie teraz tak, wejdę sobie w zamówienia i na przykład omyłkowo weźmy sobie, albo weźmy na przykład na razie produkty, żeby nie mieszać. I tutaj mam iPod Shuttle i sobie go usunę przez przypadek. I teraz na liście produktów nie mam go. Ale wchodzę do tego programowania phpMyAdmin, o którym wspominałem z jednym z poprzednich wideo i wchodzę na bazę danych, bo widzicie, mam tutaj ileś baz danych, ale mój sklep PrestaShop istnieje na bazie danych o nazwie PrestaShop. Więc naciskam tu bazę danych, wchodzę do niej. I dokonuję takiego czegoś jak import. Naciskam import. I wybierz plik. Wchodzę do katalogu z tymi swoimi kopiami zapasowymi i naciskam. To jest ten plik, który ma rozszerzenie SQLBZ2. I naciskam otwórz. I na dole uruchom, wykonaj. Naciskam polecenie i wykonuje się teraz przywracanie bazy danych. Oczywiście jeszcze tutaj zapomniałem Wam powiedzieć, jest takie coś jak preferencje, musicie nacisnąć obsługa i przed wykonaniem w ogóle kopii zapasowej musicie wyłączyć sklep, więc tutaj naciskacie nie, ale też pójdzie, więc nie ma znaczenia, może być włączony sklep, ale przeważnie się najpierw wyłącza sklep, żeby nie był dostępny dla klientów, żeby nie mogli umieszczać jakichś informacji, czy rejestrować na przykład kont. I następnie się dokonuje kopii zapasowej i importu. Więc tutaj zapiszę sobie, żeby go wyłączyć. Widzimy pomyślnie uaktualnione ustawienie, czyli nasz sklep jest teraz wyłączony. Czyli klienci, jak wchodzą na naszą stronę, nie mają dostępu do sklepu. Teraz czekamy na importowanie naszej kopii zapasowej przy użyciu narzędzia phpMyAdmin, oczywiście darmowego, do naszej bazy danych, która się znajduje na serwerze baz danych MySQL o nazwie PrestaShop. Widzimy, że import zakończył się sukcesem, wykonano ileś tam zapytań, więc teraz sprawdźmy. Włączmy nasz sklep, naciskam zapisz i teraz wchodzę w produkty i widzę iPod Shuttle się pojawił, czyli widzicie, w ten sposób możecie za pomocą takiego narzędzia jak kopia zapasowa, możecie sobie przywrócić Wasz sklep, jeżeli coś na przykład przestanie działać albo coś usuniecie przez przypadek. To wszystko w tym krótkim wideo, do usłyszenia, hej. Hej.